pustki. Przez 130 lat zamek poszły niszczał, już nie było wachu. Więc padał śnieg, grad czy deszcz. Zamek po prostu kruszał, gdyż jest z piaskowca, więc... Proszę. Znajdujemy się na dziedzińcu wewnętrznym, który w tamtych czasach był nazwany sercem zamku. Nie bez powodu, gdyż tutaj dwór Stanisława witał przybywających gości. Witał ich na drewnianych gankach, które w tamtych czasach właściwie znajdowały się tutaj oraz na dwóch kondygnacjach, na dole i powyżej. Wiek XVII przeniósł przebudowę zamku, dodano lodzie arkadowe, budowano na tych badalskich. Tę klatkę schodową, którą służba wnosiła same posiłki dla magnata. Powiedziałbym, że to byli tam w czasach kelnerzy. Niejednokrotnie jak wnosiwali posiłki, wyjadali najlepsze kąski oraz bieli najlepsze trunki. Makiety swoją przebudowę zamku na przestrzeń wieku. Pierwszy z makietat związany gotycko renesansowy z połowy XVI wieku. Dawno do rozpoznania ostatniego zbrodniku Piotra V. Ogólnie historia zamku sięga połowy XIV wieku, kiedy badany nim przez Piotra Jaśka I Kmitę miał skromny wygląd. Składał się z jednej narożnej wieży mieszkalnej. Potem Kmitowy zamek przebudowali, dając kolejne skrzydła mieszkalne. Wiek XVI przyniósł przebudowę zamku na renesansowy. Od strony południowej dano kmitówkę, która w tamtych czasach pełniła funkcję kuchni. Była oddzielona od zamku ze względów zapachowych, gdyż na przykład w kuchni zdarzyły się okropne zapachy, dlatego była oddzielona. Ponadto w razie pożaru kuchnia spłonęła, żeby przez zamek też nie uległ spłonięciu. Dowodowano również dziedziniec wewnętrzny, dokładnie w XVII wieku, jak Państwo byli. To można zobaczyć właśnie, jak te ganki drewniane wyglądały, jak witano właśnie gości. Zamków te w tamtych czasach nie bronił mur obronny, lecz podwójne nasypy ziemne oraz otaczająca je palisada drewniana. Dwie budowle bramne po obu stronach. Ważna jest brama wjazdowa, która po przebudowie zamku przez Stanisława Lubomirskiego zmieniła swoje położenie, a jej relikty bramy wjazdowej mogą Państwo zobaczyć, zwiedzając trasę nietoperza. Kolejna natomiast makieta, proszę Państwa, przedstawia zamek wczesnobarokowy. W latach 1615-1621 Stanisław, sprowadzając włoskich architektów Spezzę i Tropolle, przebudował zamek, otaczając go fortyfikacją bastionową na rzucie pięciu boków. Została dowodzona kaplica, została zrobiona również kmitówka, dziedziniec wewnętrzny, na którym Państwo mieli okazję być, rezality po obu stronach, co zapewniło doświetlenie sal w środku. Najpóźniej, bo w XVIII wieku, została dobudowana baszta Bony, przykryta żelazną kopułą, którą niektórzy nazywają cebulową. Natomiast trzecia makieta przedstawia projekt odbudowy.
autorstwa Alfreda Majewskiego w latach 1972-1973. Jedyne, czego Magda nie ujęła, tylko tarasu widokowego, który znajduje się tu, a został dobudowany w latach 80. XX wieku, na które Państwa zaprowadzę oczywiście. Archiwalne fotografie natomiast wskazują zniszczenie zamku przed wstąpieniem prac konserwatorskich. Dziedziniec wewnętrzny, na którym Państwo mieli okazję być, tak wyglądał. Czy schody, którymi Państwo wchodzili, najdotkliwiej ze wszystkich sal została zniszczona sala balowa. O skali zniszczeń świadczy fakt, że jedna ściana sali balowej po prostu runęła. Zapraszam Państwa do środka, do kolejnej sali. Tutaj natomiast była silniejsza izba stołowa, z której Państwo teraz widzą bez nakrycia. W tamtych czasach byłoby do czytania jako brak kultury, bo zawsze musiał być nakryty wystawnym obrusem, który wyszywano złotymi nici, wykładano drogocennymi klejnotami lub kamieniami. Kwestia etykiety była również posłowieni gości wielu ich hierarchii dostojeństwa. Jeśli w tamtych czasach byśmy się przeszli tą hierarchią, doszlibyśmy do wniosku, że dalej od pana domu wrusy przybierały barwę szarą. Stąd powiedzenie, że być na tym szarym końcu. I na tym szarym końcu znajdowała się ta szlachta szaraczkowa pocisiankowa. Na zamku było ich aż 60. W tamtych czasach mówiono gość, dom, bóg, dom. Każdego gościa przyjmowano chętnie, prosząc go nawet kilkanaście dni. Teraz zapraszam Państwa do kolejnej sali. Przykryć to, że stół nie był kompletny. Gdyż ja właśnie mówiłem, że zazwyczaj gości było dość sporo, przyjeżdżali tutaj z całą służbą, a stół nie był aż tak duży, żeby gościć wszystkich. Właściwie gości w tym stole zazwyczaj robili taki trik, że stół, który już był, wykładali na elementy na przykład drewniane, ściągano również drzwi, a żeby stół był kompletny, trzymano obrusy, żeby wyglądał stół nie kompletnie. Uwaga, teraz na przykład Boberi. Wprawiając Stefana Batorego, mającego w puszy niepomickiej, brzuch z hartami czy pokarami na brzuchy. Ciekawe, nakrycie głowy, które są na niego przejście, tam Batory. Stefan Batory w
praktycznie zawsze mogę znaleźć się w głowie, nie dlatego, że było mu zimno, właśnie może rzeczywiście tak było, gdyż włosów dużo na głowie nie miał i się tego jak najbardziej wstydził, gdyż zawsze, kiedy miał być portretowany do obrazu, miał czekać na krycie głowy. I wstydził się tego, że był po prostu łysy. Każdy z przemówień dzięki czego oczywiście na przykład jak grają w szachy, nie muszą wchodzić na to, żeby mówić, że to było kolejna sala jest stworzeniem meblowym wykonanym w stylu Ludwika XV i XVI. Później barok francuskie rokoko. Tutaj na przykład można zobaczyć na przykładzie kominka, że prace konserwatorskie na tym kolejnym nie zostały włączone. Zamek, który Państwo się zwiedzają, nie jest w fazie włączonych prac konserwatorskich. Gdyż lubomirscy w latach 80. właśnie dokładnie, w 85. wieku wystąpili z pozwem do sądu, aby odzyskać swoje dobra wiśnickie. Ten proces trwał aż 30 lat, a skończył się dość niedawno, w 2019 roku. I zamek trafił do Skarbu Państwa. Proszę Państwa, o sala pod ptakami, otaczając swoją polikremową fryzę, od którego chodzi o nazwa. Proszę Państwa się przyglądać dokładniej, również Państwo pawie, które są symbolem bogactwa, władzy oraz dostojeństwa. Elementy wystroju wnętrz, wykonane w stylu renesansowym i barokowym, bogato zdobiona skrzynia, gdzie w tamtych czasach chowano ubrania oraz bogato zdobiona biblioteczka. Nazywa się nie bez powodu, gdyż oznaczający się dużą kulturą umysłową Piotr Klinta V zgromadził na swym dworze liczny księgozbiór. Niestety, do naszych czasów powstało zaledwie 17 ksiąg z wielkiej biblioteki magnata. Topory w stylu perskim oraz tarcze w stylu perskim oraz hełm husarski. Teraz proszę Państwa do tzw. sali Kerkulesa. Sala Herkulesa. Jedna z najlepiej zakonstruowanych sal z fryzem stojącym pracę i przygody Herkulesa. Nawiązujące do heroicznych czynów magnata zwycięzcy w bitwie pod Chocinie w 1621 roku. Sala Herkulesa została połączona z kaplicą wybudowaną podczas gruntownej przebudowy w XVII wieku. Mogą Państwo spojrzeć w górę na kaplicę. Kaplica jest kopułą zwieńczona kamienną latarnią z napisem Gloria Tibi Domine, co oznacza po łacinie chwała Tobie Panie z datą 1621. Jest to kolejna gloryfikacja postaci Stanisława Lubomirskiego. Empora, którą Państwo widzą, wcześniej oczywiście nie było, została wykuta w ścianie. Tutaj jak najbardziej można zobaczyć, jak są grube ściany zamku. Właśnie tutaj. Sala spowiedzi,
ciekawym systemem akustycznym, natomiast układ sklepienia w tym miejscu oraz w tym, gdzie pan stoi. Podobnie do realizacji katedra w Lublinie oraz na Milanach w Krakowie. Bierze się tu legenda, mianowicie tu książę otrzymał spowiedź własnej żony. W tym kącie stał konfesjonał, natomiast w tamtym klęcznik. W czasie, kiedy księżna się spowiadała, książę, udając, że czuje się do spowiedzi na klęczniku, udawał, że czuje się do spowiedzi, a przy okazji posłuchał spowiedź własnej żony. Zdanie, które Państwo się znajdują, została zaaranżowana na gabinet literacki oraz pracownię profesora Czesława Dźwigaja. Sam profesor Czesław Dźwigaj jest niewątpliwie związany z ziemią wiśnicką, gdyż się tutaj uchował i urodził. Jest również absolwentem tutejszej szkoły plastycznej. Artysta przestronnie utalentowany. Maluje, rzeźbi, szkicuje, pisze nawet poematy. Jest znany z tego, że jest twórcą monumentalnych pomników Jana Pawła II, którą mogą Państwo zobaczyć na wszystkich kontynentach świata. Wystawa, którą Państwo natomiast zobaczą, powstała z okazji 70. urodzin artysty. Ukazuje sztukę współczesną. Zapraszamy do wystawy. Zapraszam Państwa na kolejną wystawę. Wystawa, którą Państwo oglądają, powstała z okazji Światowej Dni Młodzieży w 2016 roku. Swoją premierę miała w Krakowie na Barbakanie. Pierwszą osobą, której ujrzała, był papież Franciszek. Obrazy ukazują życie człowieka na ziemi, jego etapy przejścia. Poprzez sekretu życia, czyli jego urodzenie, poprzez życie na ziemi, czyli adorację demona, czy na przykład chwili śmierci jako pokuta cieni, czyli albo odejścia tam na inny wymiar świata, jak dotyku pełni.
oczekiwania Pana Boga. Uwagę zwraca portret Sebastiana Lubomirskiego, który dał prowadzimy po wielkość rodu Lubomirskiego. To był pomówka portret, znajdują się jego dwie córki, Krystyna Lubomirska oraz Katarzyna. Łącznie miał ich 6, 2 znajdowały się w zakonie, resztę dobrze wydał za mąż. Katarzyna Lubomirska jest wspomniana jako dostojna małżonka księcia Janusza Poskowskiego, 43 wdowca. Od chwili pozowania miała około 15 lat. Mała więc 29 lat, posiadając trzeciego syna, Ostrowski ożenił się po raz trzeci. Pan Stefan Matury zajmie się bez powodu, gdyż był ojcem chrzestnym samego Stanisława. Już mówię wcześniej, większość tej sali, a tutaj większość był właśnie także poddana, wykonuje szczególnie bardzo. Sala plafonowa. Z tym plafonem wchodzącym w zamku książki. Jedyny taki plafon znajdujący się na zamku. Bogatą ornamentalną snycerką, złocone szlak metalem, czyli płatkami złota. Medaliony niegdyś wypełnione były tematami o charakterze biblijnym. Natomiast teraz są obłoczki, a są to pozostałości po kręceniu jednej z scen filmu Janosik, prawdziwa historia. Postawili również fotelę, jak Państwo widzą. Można się właśnie ją na kominie, sale zrobią portrety Rody Lubomirskich oraz bogato zrobiona tapicerka, zszywana żółtymi nićmi. Ze względu na swój urok, sali plafonowej u nas są organizowane siły cywilne. Natomiast w tamtych czasach sala pełniła funkcję audycyjno-konferencyjną. Tutaj podejmowano decyzje w charakterze narodowym czy państwowym. Osiągająca aż 9 metrów wzwyż, podwyższona aż o 2 kondygnacje. Projektował ją architekt prowadzony z Włoch, Tilman z Gamel. W dawnych czasach mogła pomieścić aż 400 osób, a mogło tańczyć tutaj aż 200 par. Najdłuższy odnotowany bal trwał aż 2 tygodnie. Idealnie z masełkiem, czy z drzemikiem, do tego. Miasto, które Państwo natomiast widzą, zostało założone przez Stanisława Lubomirskiego w 1613 roku przywilejem elekcyjnym, który uzyskał dzięki Zygmuntowi III Wazy.
wygrali. Sala znaczy miarki do okresu XIX wieku. W tamtych czasach naczynia pełnili dwie funkcje, jako użytkową oraz dekoracyjną. Misy, które Państwo widzą, także pełnimy do smażenia powideł, gdyż taki misie powideł nie miało się przypalić. Naczynie do produkowania alkoholu, tak zwanej okowity, czyli aqua vita, z łaciny woda życia. Napój z wartości 80% dobry, który się porównał do dzisiejszego piwu. Piwo go w takich miarkach. Piwo ufne na piwo, widzą Państwo, jest dość dziwna różnica między ich wielkością, gdyż w tamtych czasach nie było uprawnienia. Pito w tamtych czasach dość dużo piwa, gdyż było bezpieczniejsze do picia niż nieprzygotowana woda. Trzeba zaznaczyć, że piwo było zwyczajnie napojem gminnym o wartości od 2 do 3%. Podawano je również dzieciom do picia. Termos na lody, również w tym czasie też lody produkowano. Zmożono krę rzeczną, wkładano do tych koszyków, a tutaj w tym termosie mamy różne składniki, gdzie wkładano go po ziemiach, gdzie takie te lody mogły nawet przetrwać 3 miesiące. No natomiast znajduje się znane ciekawe miejsce, nazwane z łaciny bardzo ładnie, locus secretus, czyli toaleta. Z tej była jedna toaleta na zamku, a z niej korzystała właśnie ta szlachta Rengo Daina, po ich 60. Po prostu wyobraźcie sobie, że tutaj z tymi toalety, bo ta wyczyna była też nieprzyjemna, bo czymś tak nie było kanalizacji. Powiedziałbym, że to takie bardziej wychodki, albo to i to jest dzisiejsze. W tamtych czasach korzystamy z wody.